Witam wszystkich, nazywam się Rafał Turowicz, jestem Cloud Native Developerem w firmie Cognitive i postaram się przedstawić Wam nasze podejście do systemu automatyzacji i zarządzania aplikacjami w klastrze Kubernetesa. I agenda dzisiejszej prezentacji wygląda następująco. Na początek chciałbym przedstawić ogólny zarys architektury rozwiązania, które używamy, z jakich komponentów jest one zbudowane oraz jakie interakcje zachodzą między tymi poszczególnymi komponentami. Następnie przedstawię Wam główne narzędzia odpowiedzialne za deklaratywne przetwarzanie deploymentów, czyli Helm, Helmsman oraz delikatnie wspomnę o pipeline'ach Jenkinsa, które odpowiadają za automatyzację tych wszystkich procesów. I na koniec przedstawię dwa główne systemy automatyzacji, jakie używamy, czyli system do budowania artefaktów, czyli chartów Helma oraz obrazów Dockera dla aplikacji i system automatyzacji uruchamiania tych wcześniej zbudowanych artefaktów na klastrze oraz uaktualniania i zarządzania samym klastrem Kubernetesa. Okay. W naszym systemie wyróżniamy trzy takie główne pipeliny. Pierwszy to jest budowanie samego klastra Kubernetes. Do tego używamy COPSa z delikatną domieszką Terraforma, ale akurat ten pipeline nie jest tematem dzisiejszej prezentacji. Bardziej skupimy się na dwóch pozostałych, które są używane do deploymentu middleware'a Kubernetesa, czyli wszystkich takich usług typu Ingress, Service Catalog i tym podobnych rzeczy, które pomagają nam, które działają na klastrze i pozwalają na uruchamianie aplikacji oraz na drugi pipeline pozwalający instalować aplikacje. Oba te pipeliny pod maską są bardzo podobne, korzystają z tych samych komponentów, tylko przetwarzają inne dane wejściowe. I skupimy się na nich, ponieważ to one są używane na co dzień przy procesach wszystkich zarządzania pracą klastra. Więc tak, z racji tego, że przy zarządzaniu klastrem nie zakładamy używania żadnych manualnych akcji. Wszystkie dane potrzebne do przeprowadzenia operacji aktualizacji, instalacji, ogólnie zarządzania aplikacjami są reprezentowane w postaci plików, które są składowane w repozytorium kodu. W naszym przypadku tym repozytorium jest Bitbucket i zasoby w nim dzielimy na dwa główne typy. Jednym to jest kod źródłowy aplikacji, które są uruchamiane na klastrze, a drugi to są pliki stanu tych aplikacji, czyli deploymenty, oraz pliki stanu klastra, czyli konfiguracja i opis całego middleware'a użytego w danym klastrze. I te repozytoria są skonfigurowane w taki sposób, że dla każdego z nich branch master jest tak zwanym jedynym źródłem prawdy, czyli odbiciem fizycznego stanu aplikacji lub danego klastra. Bezpośredni push do mastera jest wyłączony, więc aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, musimy używać pull requestów, które przechodzą przez system code review.
Każde repozytorium zawiera też swój plik Jenkins file opisujący pipeline, czyli wszystkie kroki, jakie są wymagane do jego zbudowania. I te pipeliny mogą być różne w zależności, czy to jest artefakt, czyli obraz albo chart, czy też deployment aplikacji lub klastra. I po zatwierdzeniu pull requesta i merge'u repozytorium kodu, czyli w tym przypadku Bitbucket, uruchamia odpowiedni poprzez hook uruchamia odpowiedni job w Jenkinsie i który przy użyciu pliku pipeline'a, który jest składowany razem z kodem w danym repozytorium, uruchamia proces budowania artefaktu lub proces deploymentu aplikacji. Build container oprócz swojego zadania też raportuje wszelkie akcje, które wykonał na jakikolwiek system instant messaging. W naszym przypadku jest to Slack, więc widzimy na bieżąco, co się dzieje na klastrze i widzimy też status tej operacji, czy się wykonała poprawnie, czy też był jakiś błąd i od razu na bieżąco dostajemy stack trace w przypadku błędu. I działając w ten sposób, jesteśmy w stanie deklarować stan poszczególnych aplikacji, jak też całych klastrów i aplikować go na jego fizyczną instancję. Możemy też w razie jakichś problemów, możemy też przeprowadzić rollback operacji do poprzedniego rollback stanu aplikacji bądź klastra do poprzedniego działającego, do poprzedniej działającej wersji i używając systemu kontroli wersji jesteśmy też w stanie śledzić wszystkie zmiany, jakie zaszły dla danej aplikacji, klastra, zobaczyć kto, dlaczego wprowadził jakieś zmiany. No i oczywiście zmiany nie mogą wejść bez zatwierdzenia reszty zespołu, czyli ktoś nie może sobie tak na dziko jakiś zaaplikować szybkich fixów, które mogłyby coś popsuć na przykład. Ok, i jednym z komponentów wspomnianego wcześniej build containera jest Helm. O Helmie już wspomniał wcześniej mój poprzednik. Tutaj wejdziemy trochę bardziej w szczegóły. Tak jak było to wspomniane, jest to menadżer pakietów dla Kubernetesa, który pomaga zarządzać aplikacjami, grupując wymagane przez nie obiekty w tak zwane release'y i definicja tych release'ów zawarta jest w chartach. W aktualnej wersji 2 Helm składa się z dwóch komponentów. W najnowszej wersji prawdopodobnie będzie to jeden komponent. Tiller server jest planowany do usunięcia. Ok, ale aktualnie są to dwa komponenty i to jest klient konsolowy, który może być uruchomiony w dowolnej lokalizacji. O, przepraszam. Zajmuje się zarządzaniem chartami, czyli ich parsowaniem, budowaniem i obsługą subchartów. Zarządza też repozytoriami chartów. W tym wypadku aktualnie wspieranymi repozytoriami to są Artifactory, Google Cloud Storage, GitHub Pages lub własny serwer www. I komunikacją z Tillerem, czyli wysyła sparsowany chart do Tillera i śledzi status wykonywanych operacji.
Drugim komponentem działającym po stronie klastra Kubernetesa jest Tiller Server. Jego głównym zadaniem jest bezpośrednia komunikacja z API Kubernetesa i w celu zarządzania releasami, które to zostały zarequestowane przez klienta konsolowego i wysłane w postaci sparsowanych szablonów tworzących pliki manifestu Kubernetesa. Dodatkowo Tiller zarządza swoją wewnętrzną bazą deploymentów, która w tej chwili jest realizowana jako config mapy. Okay. Helm, jak wspomniałem wcześniej, używa chartów do definiowania deploymentów i głównymi tymi komponentami użytymi w chartach mogą być obiekty Kubernetesa, jak też jakieś zasoby zewnętrzne wymagane do uruchomienia aplikacji lub jej działania. I najprostszy chart Helma składa się z pliku chart YAML, w którym zapisane są podstawowe metadane, takie jak jego nazwa, opis czy wersja, folderu templates, który przechowuje szablony plików manifestów Kubernetesa, które są użyte do uruchomienia aplikacji, oraz pliku values, który zawiera wartości zmiennych użytych do renderowania tych szablonów. Szablony mogą być dynamiczne, ponieważ używają składnik Go Templates z rozszerzeniem dodatkowo biblioteki Spring Template Library. W wyniku tego możemy tworzyć takie bardziej dynamiczne struktury, możemy tworzyć funkcje, wywoływać zagnieżdżone funkcje, używać jakiejś kontroli przepływu, jak na przykład na zamieszczonym tutaj przykładzie, gdzie mamy jakieś warunkowe przetwarzanie z wywołaniem funkcji. W naszych deploymentach staramy się utrzymać jak najbardziej proste i czyste pliki z katalogu templates, a wszelką logikę i jakieś takie bardziej zaawansowane sprawy zapisywać w dodatkowych plikach helpers, które traktujemy jako takie biblioteki, które możemy też wymieniać pomiędzy chartami. I cały ten mechanizm tworzy system chartów bardzo uniwersalny i pozwala używać tego samego charta do wielu deploymentów, których specyficzne rzeczy, specyficzne właściwości są opisywane jedynie parametrami przekazanymi do niego. I jednym z problemów przy automatyzacji deploymentów aplikacji jest udostępnianie jakichś zewnętrznych zasobów niezwiązanych z Kubernetesem. W naszym przypadku były to bazy danych SQL, czy bakety S3, czy powiedzmy, czy bazy danych Mongo. I Helm do tego posiada system hooków. Oprócz systemu hooków jeszcze mamy dostępne dwa inne systemy provisioningu, ale zaczniemy może od hooków. Jest to najprostszy mechanizm obsługiwany przez samego Helma, który pozwala na uruchomienie wybranego kontenera w reakcji na jakieś zaistniałe zdarzenie. Na przykład uruchamiamy kontener tworzący bazę SQL na zdarzenie preinstall charta, a kontener usuwający na zdarzenie post-delete. Status wykonania hooka, czy pomyślny lub błędny, bazuje na kodzie powrotu z kontenera. Używaliśmy tego systemu na początku pracy z Helmem, ale okazało się, że nie bardzo zdaje egzamin przy rozbudowanych deploymentach,
Najbardziej problematyczne było powtórne wykonywanie tej samej akcji, kontynuacja po błędzie, czy jakakolwiek reakcja na status wykonania hooka. Rozwiązaniem tych problemów okazał się serwis katalog i użycie serwis brokerów do tego zadania. Serwis katalog pozwala na traktowanie zewnętrznych zasobów jako obiektów Kubernetesa oraz daje prosty i spójny sposób zarządzania nimi w postaci plików manifestu. Broker po prostu tworzy zasób, udostępnia dane dostępowe do tego zasobu jako secret Kubernetesa. W przypadku requestowania zasobu już istniejącego zwracamy jedynie secret. To rozwiązanie nie było też pozbawione wad, z których najuciążliwszą była konieczność utrzymywania dwóch dodatkowych mikroserwisów, oprócz samego brokera, który był trzecim, oraz dodatkowo storage'u, w którym API Server i Control Manager serwis katalogu trzymał dane. W naszym przypadku to był cluster etcd. Rozwiązaniem tego są CRD. Aktualnie jesteśmy w fazie migracji z serwis brokerów na CRD. Jest to rozwiązanie podobne w działaniu. Logikę biznesową przenosimy praktycznie jeden do jednego z brokerów do CRD, a jest mniej uciążliwa w utrzymaniu, wymaga jedynie jednej usługi kontrolera, która bezpośrednio się komunikuje z API Kubernetesa i nie potrzebuje żadnych dodatkowych baz danych. Użycie serwis katalog czy CRD w tym przypadku jest bardzo wygodne, ponieważ pozwala na zarządzanie zewnętrznymi zasobami w postaci standardowych manifestów Kubernetesa, jak tu widzimy na przykładzie, na przykład stworzenie bucketa S3 czy stworzenie bazy danych PostgreSQL, do których potem aplikacja dostaje credentialsy w formie secreta. Helm pozwala też na rozszerzenie swojej funkcjonalności przez użycie mechanizmu pluginów. Jednym z ciekawszych pluginów jest Helm Div. Dzięki niemu jesteśmy w stanie w standardowy i czytelny sposób zobaczyć, czym aplikacja różni się pomiędzy swoimi wersjami historycznymi lub co zostanie zmienione w przypadku, gdy uruchomimy jej upgrade do najnowszej wersji lub w przypadku, gdy jesteśmy zmuszeni do rollbacku, też możemy sprawdzić, co ten rollback wykona rzeczywiście na klastrze. Tutaj na slajdzie widzimy przykładową informację, że przy update'cie naszej aplikacji w Kube System secret o nazwie DevOps kubectl auth zostanie zmieniony i zmieni się secret ID z takiej wersji, z takiej wartości na taką, więc pozwala to nam łatwo zaraportować, co rzeczywiście się wydarzy przy przeprowadzeniu update'u. I na przykład omawiane następnie narzędzie Helmsman też używa tego div plugina do sprawdzania requestowanego stanu aplikacji w pliku stanu versus to co ma na klastrze. I przechodzimy teraz do Helmsmana, który jest narzędziem pozwalającym na automatyzację zarządzania czertami Helma. Używa do tego tak zwanych deklaratywnych plików. Są to pliki w formacie YAML. Głównym zadaniem tych plików jest określenie żądanego stanu aplikacji bądź też komponentów klastra Kubernetes. Pod maską Helmsman jest takim bardziej zaawansowanym wraperem na
Helma i kubectl, których to używa do fizycznej, rzeczywistej komunikacji z klastrem i zbierania informacji o tym, jakie tam są deploymenty i w jakim stanie. Helmsman może być uruchomiony lokalnie bądź w klastrze. Do swojego działania wymaga jednego lub więcej plików stanu, których składnie i poprawność weryfikuje na starcie. Następnie sprawdza, czy potrzebny jest update lub instalacja, czy też usunięcie wyszczególnionych aplikacji. I w przypadku, gdy jakaś akcja jest wymagana, wykonuje ją. Helmsman działa obsługując wspomniane wcześniej pliki stanów. Taki plik składa się z dwóch głównych części. Po lewej stronie jest to część zawierająca metadane oraz ustawienia. Głównym parametrem, których najważniejsze jest konfiguracja dostępu do klastra oraz definicja namespace'ów, w których ma działać. Natomiast po prawej stronie widzimy definicję przykładowej sekcji aplikacji, którą chcemy zainstalować lub zarządzać na naszym klastrze. W sekcjach set określających parametry danego czarta możemy używać zmiennych środowiskowych. W naszym przypadku w taki sposób przekazujemy do czartów wszelkiego rodzaju sekrety, które wcześniej są pobrane z Artifactory w pierwszym kroku deploymentu i wystawione dla Helmsmana w postaci zmiennych środowiskowych. I te rozwiązania aktualnie używamy, ale jesteśmy w trakcie też migrowania na CRD Volta, i żeby się też pozbyć tego kroku. I teraz Helmsman z racji tego, że instaluje i używa Tillera i może go instalować w różnych namespace'ach kubernetesowych, może używać różnych service accountów do tych instalacji, pozwala nam na zarządzanie klastrem z pełną separacją klientów. Każdy zespół, klient czy aplikacja może posiadać własne niezależne środowisko zorganizowane w swoim namespace, do którego tylko oni mają dostęp, i mieć taki własny sandbox w klastrze. Oferuje też opcję wykonania planu danej czynności bez jej fizycznego uruchomienia na klastrze, czyli tak zwany dry run. To jest ciekawa opcja, ponieważ pozwala nam się upewnić, czy planowany upgrade bądź instalacja jakiegoś komponentu przebiegnie rzeczywiście tak jak myślimy, czy nie ma tam błędów i nie stanie się coś, o czym nie będziemy, czego nie będziemy świadomi. Inną zaletą Helmsmana jest idempotentność, czyli możliwość wykonywania wiele razy tego samego deploymentu z tym samym plikiem stanu i gwarancji, że wszystkie obiekty, które są w stanie poprawnym, nie zostaną zmodyfikowane przez kolejne uruchamiania tego samego deploymentu. Pozwala to na naprawienie błędnych deploymentów, które są w stanie failed z różnych powodów, czy to jakichś błędów w komunikacji sieciowej, czy w samej konfiguracji danej aplikacji. Poprawiając ten deployment i wykonując go jeszcze raz, mamy gwarancję, że Helmsman poprawi i doda tylko brakujące elementy, nie ruszając już tych działających.
I okej. Okay. Oczywiście to jest. Te narzędzie ma też parę minusów, z którymi musieliśmy jakoś się zmierzyć. Aktualnie najbardziej bolącym nas jest to, że wszystkie deploymenty są przetwarzane sekwencyjnie. Planujemy dodać jakieś zrównoleglenie tego procesu. W przypadku, gdy mamy konieczność zaktualizowania kilkuset deploymentów, ten proces może być całkiem długi. Jest w nim też sporo bugów, przynajmniej na chwilę obecną. Jest to bardzo młody projekt. Niektóre bugi są naprawdę podstawowe. I te bugi musieliśmy albo naprawiać sami, albo czekać, aż zrobią to autorzy. Ogólnie skończyliśmy z własnym forkiem Helmsmana, w którym ponaprawialiśmy większość bugów i dodaliśmy też parę takich customizacji, które są specyficzne tylko dla naszych deploymentów i klastrów i które raczej nie nadają się do publikowania dla społeczności. No i aktualnie to jest najsłabsze ogniwo z całych naszych pipeline'ów, ale tak czy inaczej jest lepsze niż manualne akcje, produkcja jakichś skryptów bash, czy implementacja wszystkiego od nowa po swojemu. Możesz powiedzieć trochę więcej, bo nie do końca rozumiem, co więcej to daje ci, jak masz cały chart Helma, to on też weryfikuje, jakie rzeczy są zainstalowane, tak? Tak, ale tu w tym pliku stanu możesz zdefiniować kilka chartów, nawet nie wiem, kilkaset chartów. I to będzie wykonane jako jedna akcja. Nie musisz się rozdrabniać na poszczególne czarty. I to głównie dlatego go używamy. Obsługujemy czasami kilkaset deploymentów i byłoby bardzo problematyczne, żeby je skryptować ręcznie albo ręcznie je wykonywać. Więc to pozwala nam stworzyć takie globalne pliki opisujące stan deploymentów, wszystkich deploymentów danej aplikacji lub całego klastra Kubernetes, bo też używamy Helma do zarządzania całym middlewarem Kubernetesa, tak jak wspomniałem wcześniej, nie wiem, ingresy, jakieś serwis brokery, to wszystkie komponenty Kubernetesa też są zarządzane przez Helmsmana. I też to pozwala nam to mieć jeden plik opisujący na przykład klaster testowy. Coś się zmienia, ten plik ma nową wersję, go aplikujemy, się okaże, że coś się popsuło, to sobie go rollbackujemy i Helmsman nam zapewnia automatyzację tych procesów pełną. Oczywiście w połączeniu z pipeline'ami Jenkinsa. I właśnie, za pełną automatyzację tych procesów odpowiada Jenkins oraz jego pipeline'y. Pipeline w największym skrócie jest to definicja kroków wymaganych do przetworzenia danego zadania. Jest zapisana w formie pliku tekstowego i te pliki dołączamy do wszystkich repozytoriów i daje nam to pozwala nam to mieć tak zwane wspomniane wcześniej jedno źródło prawdy dla całej aplikacji, czyli mając kod aplikacji, ten kod zawiera też opis deklaratywny, jak zbudować tą aplikację, jak ją przetestować i jak ją zdeployować na klaster. Czyli wszystko, cała wiedza o danej aplikacji jest zawarta w jednym miejscu, podlega code review i też śledzeniu zmian. I w naszym przypadku oczywiście pipeline'y są wykonywane na serwerze Jenkinsa. Jenkins pobiera plik pipeline'u z danego repozytorium, dynamicznie go tworzy i wykonuje. I pipeline'y Jenkinsa możemy podzielić na dwa typy. Są to skryptowe i deklaratywne. My używamy deklaratywnych.
muszą spełniać zdefiniowaną strukturę i są mniej elastyczne niż skryptowe, ale są prostsze i nie musimy programować w Groovim, żeby napisać te pipeliny. I to widzimy po prawej stronie przykład takiego najprostszego pipelina użytego do zbudowania kontenera aplikacji, w której jest umieszczony. I teraz wszystkie wcześniej wspomniane narzędzia są przez nas używane w dwóch głównych procesach automatyzacji. Pierwszy to jest budowanie artefaktów, którymi są czarty Helma oraz obrazy aplikacji, które uruchamiamy na klastrze. I w tym wypadku proces release'u nowego artefaktu wygląda w taki sposób, że tworzony jest merge request w odpowiednim repozytorium kodu. Merge request zbiera odpowiednią ilość approvów. Dalej wykonywany jest jego merge do brancha master. To triggeruje system CI, który w naszym przypadku jest Jenkinsem. Z repozytorium jest pobierany opis pipeline'a, który jest wykonywany i następnie efektem wykonania tego pipeline'a jest jakiś artefakt, który jest wysłany do repozytorium. W naszym przypadku jest to Artifactory oraz raport z wykonania akcji na Slacka albo jakikolwiek inny instant manager, który skonfigurujemy. Drugi pipeline to jest deployment aplikacji oraz komponentów middleware Kubernetesa. Jest on już bardziej rozbudowany. Na jego wejściu mamy repozytoria z deklaratywnymi plikami stanu Helmsmana i te pliki mogą opisywać stan wybranych deploymentów aplikacji bądź też stan samego wybranego klastra Kubernetes. Proces akceptacji i wprowadzania zmian jest identyczny jak poprzednim, czyli tworzony w odpowiednim repozytorium tworzony jest pull request, zbiera aprówy, jest uruchamiany merge, on triggeruje build w Jenkinsie i tu jest ten bardziej skomplikowana część, tu uruchamiany jest kontener Helmsmana, który przetwarza ten build. Sam kontener składa się z binarek Helma, Helmsmana i kubectl oraz konfiguracji, która pozwala mu komunikować się bezpośrednio z klastrem Kubernetesa. Jako parametr też jest przekazany wybrany plik stanu albo jakiś zestaw plików, bo może w jednym takim uruchomieniu on może przetworzyć dowolną ilość plików stanu, jakie mu wyślemy. Po przetworzeniu tych plików i wysłaniu, następna część jest też podobna jak w poprzednim pipeline, z tą różnicą, że nie wysyłamy artefaktów do repozytorium, tylko Helmsman kontener wykonuje już odpowiednie akcje instalacji, update'u lub usunięcia aplikacji i tak samo raportuje nam statusy i raporty błędów na Instant Manager. Instant Messenger, sorry. OK, to oczywiście działa mniej lub bardziej bezawaryjnie. Bardzo nam pomaga w takich codziennych pracach z klastrem. Z naszej perspektywy do takiego idealnego systemu potrzebne by było jeszcze parę zmian, nad którymi właśnie pracujemy. Po pierwsze, lepsza walidacja. W tej chwili walidacja opiera się tylko na sprawdzeniu semantyki plików YAML.
co ostrzega przed podstawowymi błędami, ale w naszym przypadku przydałaby się jeszcze walidacja na poziomie logiki biznesowej, czyli na przykład czy odpowiednie konwencja nazw jest zachowana w definicjach deploymentów, czy nie używamy jakichś duplikatów, unikalnych identyfikatorów, które gdzieś tam są przez nas przetwarzane w klastrze i tym podobnych rzeczy związanych właśnie z logiką biznesową. Wspomniane wcześniej zrównolegle przetwarzania, co no, w naszym przypadku jest czasami bolesne, gdy uruchamiamy update na przykład 300 deploymentów na raz i to potrafi trwać z godzinę. Oczywiście jako cały proces, bo poszczególne aplikacje są aktualniane szybko, ale wolelibyśmy po prostu to puścić i mieć szybko efekt. Przydałby się też lepsza możliwość przeglądania logów z tych deploymentów, na przykład w formie jakichś zapytań do Elasticsearcha czy jakichś dashboardów w Kibanie. Oraz lepsze wsparcie dla obsługi jakichś takich warunków brzegowych i dziwnych błędów, których aktualnie Helmsman nie obsługuje. Na przykład czasami mamy problemy z komunikacją sieciową między Jenkinsem a Kubernetesem i to powoduje przerywanie deploymentów, które uruchomione automatycznie muszą być niestety manualnie ponowione. I to chyba na tyle. Przechodzimy do sekcji pytań. Okay. Pytanie co do testów. Czy próbowaliście używać Helm Chart Testing? Nie używaliśmy tego. Aha, to może Was to zainteresuje, bo to jest projekt, który właśnie jest używany do tego, żeby testować, czy Helm Chart jest poprawnie zrobione. Ale chodzi tu o semantykę, czy to, czy się zainstalują na klastrze? Bo przy chartach Helma jest jeszcze taki problem, że chart może przejść walidację semantyki, że jest poprawny, ale jego aplikacja się nie powiedzie, bo na przykład, nie wiem, jest zduplikowana nazwa obiektu w Kubernetesie, nie wiem, chce założyć secret o nazwie, która już istnieje. Czy to narzędzie wyłapałoby takie rzeczy? Powinno. Znaczy on robi w ten sposób, że robi na przykład dedykowany namespace i tam deployuje czarty. Mm-hmm. Więc można sobie na przykład zrobić kilku i spróbować to. Ale to znowu też nie wykryje takiej. Nie wykryje takiej sytuacji, gdy w namespace, do którego fizycznie zdeployujemy czart, będzie na przykład duplikacja nazw. Tak, ale wtedy można robić tak czarty, żeby nie robić Tak, no oczywiście, ale to czasami tak się zdarzają. No, to jest na przykład przykład, gdy ktoś manualnie coś zmieniał na tym. Okej. Okay. Zasadnie, gdy było narzędzie? Helm Chart Testing. Znaczy, że wejdziesz na repo Helma na GitHubie, to tam jest pod projekt. Okej, okay. Już. Czy używaliśmy Helm Operator, na przykład? Nie używaliśmy tego. Helm Operator w zasadzie robi to samo, w łączeniu z Fluxem. No, wydaje mi się, że właśnie programing się sporo uprościć. To samo co Helmsman? Znaczy no Helm Operator może ci... Bo robi to samo co? Helmsman, tak. Może ci jakby na bieżąco update'ować wszystkie karty, walidować i tak dalej. W łączeniu z Fluxem możesz mieć wszystko Czyli zrobi to samo co Helmsman, używając jednego pliku. Ale to akurat z tym jakoś sobie radzimy. Okej. Okay. Proszę. W jaki sposób. Czy w jaki sposób odwołacie testy podczas budowy kontenera albo po deploymentach? Tak, testy mogą być częścią pipeline'a budowy kontenera. To już zależy od danego repozytorium. Jeżeli autorzy aplikacji przewidzieli testy, to te testy oczywiście są częścią pipeline'a i kontener zostanie zbudowany, gdy wszystko przejdzie poprawnie. To są deploymenty po deploymentach? Skąd? Po
W tej chwili takich rzeczy nie mamy, ale to jest też kwestia rozszerzenia po prostu pipeline'a o jakieś dodatkowe rzeczy. Tak, skąd? Tak, i Helmsman pozwala nam ustawić kolejność deploymentów. Jest flaga priority opisująca, która się dołącza do definicji danej aplikacji i możemy ustawić kolejność, w jakiej one będą wykonywane. Czyli jeżeli mam jakieś zależności, że jedna aplikacja musi się uruchomić po zainstalowaniu drugiej, to możemy to tymi flagami kontrolować. To jest na poziomie... Na poziomie definicji... To powiedzmy pomiędzy czartami, tak? Tak, tutaj w sekcji, gdy mamy ten plik DSF Helmsmana i sekcję definicji aplikacji, tutaj mamy priorytet 0, czyli na najniższy. Czyli priorytety rosną w miarę zwiększania liczb ujemnych, czyli minus 1 jest wyższy, minus 2 jest jeszcze wyższy, minus 3 i tak dalej. A 1 to jest najniższy priorytet i Helmsman zbiera po prostu z tej sekcji apps aplikacje o tym samym priorytecie, sortuje te listy zagnieżdżone i wykonuje w takiej kolejności, jak to zdefiniowaliśmy. Na poziomie Helmsmana. Na poziomie czarta można by to było zrobić w postaci init kontenerów czy jakichś hooków. Te też tak robiliśmy wcześniej i nie działało to tak samo jak hooki do provisioningu. Powodowało więcej problemów niż dawało korzyści. Jeszcze jedno pytanie. Próbowałeś używać umbrella chart? To jest taki wzorzec składania... Nie, ogólnie wszystkiego. Chodzi o to, że masz jeden szablon, jeden chart, który ma dependent syndrome. W Helmie można używać sobie, czyli to by się przekładało na subcharty Helma. Woleliśmy takie prostsze podejście, nie chcieliśmy robić zależności, które potem powodowałyby taki łańcuch update'ów. Niepotrzebny, więc mieliśmy to na uwadze, ale finalnie zdecydowaliśmy, że nie używamy subchartów i każdy chart jest niezależny od siebie. Ewentualnie może mieć jakieś wspólne, w sumie też przekopiowane, wspólne funkcje w postaci tego pliku helpers. Ja jeszcze Helpsman mam problem z odbiorkami do Elasticsearch. Znaczy to nie był, nie chodziło o problem, tylko że chcielibyśmy wrzucać te logi w naszych pipeline'ach, chcielibyśmy te logi wrzucać do Elasticsearcha, żeby móc je lepiej przeglądać. Nie jest to problem, tylko to jest po prostu taki improvement na potem naszego systemu. W tej chwili te logi możemy jedynie przeglądać z poziomu jobów Jenkinsa. Więc to by zapewniło nam lepszą używalność, ale w tej chwili. To Jenkins ma plugin do wysyłania logów do Elastica. Na przykład można go z Logstashem bezpośrednio podłączyć, a spali ten logo. No, być może. Będziemy rozważać jakiś sposób zorganizowania tego. Jaki jeszcze w tej chwili nie wiem, ale to tak jak to wspominałem, to jest na liście to do. Dziękuję.